Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Szablicka, a to jest podcast z odwagą w działanie. Ten podcast zainspiruje Cię do odważnych działań w Twoim codziennym życiu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Przechodzimy dzisiaj razem na taki niedzielny odcinek. Nagrywamy go w niedzielę i ci, którzy oglądają wideo, widzą, że jesteśmy pod śpiwórami. Mamy ze sobą ciepłe kubki, bo jesteśmy świeżo po morsowaniu. I pomyślałam sobie, że do odcinka o morsowaniu i o tym, co morsowanie daje w kontekście odwagi, w kontekście wytrwałości, zaproszę mojego ulubionego morsa. Cieszę się, że się dałeś zaprosić. Moim morsem jest dzisiaj mój mąż Piotrek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś. No właśnie, bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. I chciałam ciebie zapytać, jak to z twojej perspektywy wyglądało. W sensie twoja przygoda z morsowaniem. I najpierw cię zapytam o odwagę, a później cię zapytam o wytrwałość. Czyli jak to było u ciebie, jeśli chodzi o to odważanie się na morsowanie? Wiesz, z moim morsowaniem to jest tak, że ja na początku byłem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o morsowanie. Generalnie wolę ciepło niż zimno. No i mało mnie te sceny ludzi morsujących się przekonywały do tego, żeby wejść do zimnej wody. Do zimnej wody i marznąć. Aha. I pamiętam, kiedy ty zaczęłaś morsować i gorąco mnie namawiałaś do tego morsowania. Tak było. No to podchodziłem do tego morsowania z dużą rezerwą. Pamiętam też, że na początku w ogóle nie chciałem chodzić. Jakby poddawałem wątpliwość w ogóle wpływ morsowania na organizm, na ciało. Tak. Raczej wydawało mi się, że można sobie zaszkodzić niż polepszyć. Mm-hmm. Znaczy, że ponieważ ja się kiedyś często przeziębiałem, w związku z czym wydawało mi się, że jak tylko wejdę na zimne powietrze, wejdę do zimnej wody, to natychmiast zaraz potem będę chory, jasne, przeziębiony. Jasne. I taki był początek. Mm-hmm. A co ci pomogło się jakoś oswoić z tym, bo tak jak pamiętam twoją historię, to było raczej takie oswajanie, nie? Że pierwsze zetknięcie z morsowaniem twoje nie było takie fajne, a później się przeprowadziliśmy tutaj do Kołobrzegu i się odważyłeś i jakoś oswoiłeś. Co ci pomogło w tym? Wiesz, to pierwsze morsowanie było przede wszystkim w dużej grupie ludzi, bo morsowaliśmy na jeziorze głębokim w Szczecinie. W jeziorze głębokim w Szczecinie. Dookoła było bardzo dużo ludzi, morsów i doświadczonych i początkujących. No i chyba trochę mnie to deprymowało, bo to było moje pierwsze podejście. Nie wiedziałem, jak ja zareaguję, jak zareaguje mój organizm. No, nie czułem się zbyt pewnie, mało komfortowo. Poza tym pierwsze morsowanie to był listopad. Woda już była bardzo zimna. Weszliśmy na krótko, ale to pierwsze morsowanie już w tej zimnej wodzie bez przygotowania się wcześniejszego było dla mnie bolesne. Odczuwałem jakby... Może nie na całym ciele, ale jakby punktowo odczuwałem ból i to mi przeszkodziło i wtedy się zraziłem w ogóle do tej formy wzmacniania organizmu, budowania odporności. Ale co się później zadziało? Ponieważ szukałem sposobu na wzmocnienie odporności, generalnie budowanie odporności teraz jest bardzo popularne. Tak. I zastanawiałem się, jak tą odporność organizmu zbudować. Poza tym, że braliśmy witaminy, tam C, D i tak dalej, i tak dalej, i dbaliśmy o siebie, to zastanawiałem się, jak można by było jeszcze inaczej. No, oczywiście uprawianie sportu też. No i trochę poczytałem na ten temat. Postanowiłem trochę poczytać, trochę pooglądać rzeczy też w internecie, na YouTubie, ale przede wszystkim poczytałem, w jaki, tak
od strony takiej medycznej, jaki wpływ morsowanie ma na organizm człowieka. I to mnie przekonało. A drugą rzeczą, która na pewno spowodowała, że to rozpoczęcie morsowania i kontynuowanie przygody z morsowaniem, to to, że ja pamiętam, że wchodzenie do jeziora mnie jakoś tak, jakby nie każdy tak ma, ja tak mam, mówię za siebie, wchodzenie do jeziora, do takiego zbiornika wodnego zamkniętego, o którym wiem, że w sezonie się tam kąpie bardzo dużo ludzi i w ogóle z jednej strony to jezioro wygląda fajnie, a po drugiej stronie no to takie bagienko. Tam się dzieją się tam rzeczy różne. Samo to gdzieś tak nie działało na moją głowę mało atrakcyjnie. Natomiast morze to jest zupełnie coś innego. Przeprowadzka nad morze, wejście do morza, no to jest to, dla mnie to jest frajda. To mi się podoba. Inna sprawa, że to może wcale nie jest czyste, ale okej. Okay. Jednak nie wiem, to, że ono jest takie duże, rozległe, że to jest plaża i że zaczęliśmy wcześniej, bo zaczęliśmy. To był początek października? Na początku października, tak, Kiedy tak naprawdę jeszcze było dużo słonecznych dni i wchodziliśmy, kiedy powietrze było jeszcze ciepłe, woda była umiarkowanie zimna. No nie była jakoś, no już była zimna, ale nie była tak bardzo zimna. No i rozpoczęcie i wchodzenie co tydzień umożliwiło mi takie oswajanie się z tym zimnem wody. To słyszę, że tak jakby ktoś nas słuchał, ktoś się jeszcze cały czas zastanawia nad morsowaniem, to co mówisz, to jest z jednej strony tak trochę uspokoić swoją głowę, na zasadzie poczytać, nie, co to daje. Też czasem ludzie mają potrzebę, żeby się z lekarzem skonsultować, nie, żeby mieć takie poczucie, że to jest dla nich dobre. Znaleźć sobie odpowiednie miejsce i odpowiedni też kontekst, bo tak jak powiedziałeś, no my to jesteśmy raczej tacy, że tak tłumów to raczej nie lubimy, nie? I jak mówisz, że było ci, że teraz jest ci bardziej komfortowo, jak jesteśmy czasem sami we dwójkę, nie? Tak jak dzisiaj było na plaży. I zacząć wcześniej, nie? Czyli zacząć, jak ta woda jest ciepła, jak myśmy zaczynali wchodzić, to ona chyba 12 stopni miała, nie? A teraz ma 3, więc to jest taki... To jest duża różnica. To jest duża różnica. Z tym ja jeszcze nawiążę do tego wątku ludzi, bo są osoby na pewno, które się bardziej komfortowo czują w większej grupie i mają z tego większą frajdę i taką zabawę i pewnie. Wydaje mi się, że też się czują pewniej, jak jest dużo ludzi. Ja natomiast mam tak, i my chyba mamy tak, tak mogę powiedzieć, że przepraszam, mnie jest się łatwiej skoncentrować na tym, co odczuwam. W sensie na tym, co się dzieje w mojej głowie i co się dzieje z moim ciałem. Kiedy ja się mogę skoncentrować i kiedy nie mam dookoła dodatkowych szumów i zakłóceń i tak dalej, i tak dalej, jest mi łatwiej. I jakby w wąskim gronie, w małym gronie ludzi. Najlepiej jak jesteśmy we dwójkę, to już w ogóle jest super. I to mi pozwala jakoś pełniej też przeżywać tą radość z tego morsowania. Ale to mówię za siebie. Każdy różnie lubi i inaczej do tego tematu podchodzi. Na pewno też jakby ludzie, w sensie ci, co już tam wiesz, morsują lata, zawsze doradzają, żeby nie morsować samemu nigdy, nie? Widzieliśmy tutaj w Kołobrzegu morsy, ale raczej tak mądrzy ludzie mówią, żeby nie morsować samemu, bo nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje, czy nie będziemy mieli słabszego dnia, nie wiem, zasłabniemy, będzie fala, też już mieliśmy okazję doświadczyć, nie? Jakby co się dzieje, jak jakiś taki jest niespodziewany prąd akurat w morzu. No w jeziorze w stałym zbrojniku tego nie ma, ale w morzu trzeba na to uważać. To trochę powiedzieliśmy o tym, co ci pomogło się odważyć na to morsowanie. Tak. I że mimo tego, że też myślę, że to jest warte podkreślenia, że to pierwsze twoje zetknięcie z morsowaniem, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, nie była fascynacja od pierwszego wejrzenia. Nie. Natomiast jakby fajnie, że się tym dzielisz i że to opowiadasz, bo czasem jest tak i też czasem mnie ludzie pytają, nie? No w zasadzie, bo ja raz byłem i było mi zimno i coś tam, nie?
nie? Ale może warto sobie zadbać o jakieś, jak nas to ciągnie, jak nas to interesuje i chcemy spróbować, to zadbać sobie o takie warunki, które będą dla nas osobiście komfortowe, nie? No dobra, a co ci, no bo wiesz, teraz jest luty, my zaczęliśmy w październiku. Dzisiaj akurat mamy ten dzień, kiedy mieliśmy 2 tygodnie przerwy pierwszy raz od października, nie? Co ci pomogło wytrwać w tym? No na pewno ty. Wiedziałam. Bo ty mnie cały czas inspirujesz tą swoją radością. Zmuszam cię. Radością z doświadczenia tego morsowania. Na pewno to, że faktycznie jest tak, że samo morsowanie, to uczestnictwo w tym morsowaniu, no to dużo się, to mówi się potocznie, że wyzwalają się do endorfiny. Faktycznie tak jest, że po każdym morsowaniu mamy z tego dużo radochy. Bardzo mam tak pozytywne. Śmiejemy się histerycznie. Śmiejemy się histerycznie. Poza tym pokonujemy za każdym razem jakąś tam barierę, bo ciało mówi nie, nie wchodź, głowa mówi nie, nie wchodź, będzie ci zimno, ojej, ojej. A jednak wchodzimy niezależnie od aury, bo potrafiliśmy iść i w deszczu, i wtedy jak wiało, i wtedy jak była... No, nawet śnieg był, nie? Jak śnieg był, jak była ujemna temperatura, no w różnych warunkach, a jednak wchodziliśmy i to były takie nasze małe zwycięstwa. Tak. Takie małe nad nasze sobą, nie? Takie sukcesy, takie przełamania i to też daje bardzo dużą frajdę i tak mocno daje. Poza tym fajnie jest, bo zaraz po morsowaniu, jak wracamy, jeszcze jak na plaży jeszcze sobie pijemy herbatę, chwilę posiedzimy, a później wracamy do domu, się tam dogrzewamy, czy tam bierzemy sobie ciepły prysznic, albo pijemy ciepłą herbatę po prostu i... Albo wchodzimy pod śpiwór, nie? Albo wchodzimy pod śpiwór i sobie siedzimy. Tak. I to jest super. To jest super. Czyli trochę taki rytuał, w sensie taki rytuał, który wokół tego mamy zbudowany, no bo to, że ja tam marudzę, żebyśmy szli, to jedno, no ale z drugiej strony nikt tak nie ma i myślę, że ty też tak nie masz, że jakbyś nie chciał, to byś nie poszedł, nie? Tak. Że jakby nie było w tobie tej chęci, to byś sam sobie nie poszedł, nie? Tak. Jeszcze jest jedna ważna rzecz związana z morsowaniem. Ja odkąd pamiętam, byłem podatny na przeziębienia. Takie... Ktoś był przeziębiony, to ja za chwilę byłem, czy tam, to ja za chwilę też byłem przeziębiony, gdzieś mi tam zawiało, no to znowu byłem przeziębiony, to zawsze tak było, że to trwało kilka dni, tydzień, czasami 2 tygodnie, kichanie, no powiem to, smarkanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast odkąd zaczęliśmy morsować, no... Nie było żadnego takiego okresu, żebym ja był podziębiony, przeziębiony, żebym ja się źle czuł. No, w ogóle. To już jest... Odpukać w niemalowany i odpukać w łysa, tak, nie? Tak. A trzeba powiedzieć, że ja pracuję, w dużym zespole ludzi, gdzie dokoła mnie non stop ktoś jest przeziębiony, podziębiony, kichający, smarkający i tak dalej, i tak dalej. No i jakby nie widzę, żeby mój organizm gdzieś w ogóle był podatny na tego typu infekcje. Więc to jest pierwszy plus. Drugi plus to jest taki, że też fizycznie tego doświadczam, że mam większą tolerancję na zimno, na chłód, na zmiany temperatury. Tak. Doświadczałem ostatnio przez kilka miesięcy takiej sytuacji, gdzie często znajdowałem się w pomieszczeniu, gdzie było trochę cieplej i wychodziłem na zewnątrz, na powietrze, gdzie było zimno, gdzie wiało, padał śnieg, padał deszcz, później znowu gdzieś wchodziłem do takiego pomieszczenia cieplejszego, później znowu na zewnątrz, były przeciągi, wiało i tak dalej, i tak dalej, więc takie wystawianie się na ciągłe zmiany temperatury powodowało, że ja czułem, że przechodzę przez ten proces dużo sprawniej, łagodniej i nie przeszkadzało mi to tak bardzo. Nawet jak było chłodno i osoby wokół mnie mówiły, jest zimno, jest zimno, jest zimno. Mnie zimno nie było. No myślę sobie, a widzisz, coś chciałam powiedzieć i teraz jakoś zapomniałam z tego wszystkiego. Aha, że w takich normalnej sytuacji pewnie jeszcze rok czy 2 lata temu to w takiej sytuacji byłbyś pewnie zaraz przeziębiony, nie? A teraz jakby myślę, że tak. Nie. No myśmy się nawet dzisiaj śmiali, słuchajcie, że
Jak byliśmy, bo dzisiaj akurat było faktycznie, ja nie powiedziałam, czy, że dzisiaj jest 6 lutego. Tak, jest 6 lutego, kiedy nagrywamy ten odcinek, on jakoś zaraz będziemy go wam wrzucać. Natomiast akurat dzisiaj w Kołobrzegu padało, wiało, nie? Jakby, chociaż temperatura wody była wyższa niż temperatura, odwrotnie, temperatura powietrza była wyższa niż temperatura wody, no to jednak nie były to jakieś takie super warunki, nie? W sensie takim, że mieliśmy przyjemniejsze warunki do morsowania już wcześniej. No woda miała 3 stopnie, tak. I była zimna, nawet bardzo. Była zimna, no. Nawet bardzo, bo chyba w najniższej temperaturze to byliśmy 2,5 stopnia jakoś tak. No ale faktycznie jak się wychodziło już z wody na plaży, pomimo tego, że no, padał deszcz dzisiaj, nie? Wszystko było mokre, to było ciepło. Tak. Znaczy odczuwało się, że jest dużo cieplej i to dawało taki komfort, bo zupełnie inaczej było, jak wychodziliśmy, było, nie wiem, tam minus 5 i natychmiast marzły palce, szczególnie dłonie, aż ciężko było tam buty założyć, czy je zawiązać, a tym razem było po prostu, no tak, całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Chciałam jeszcze też do tego nawiązać, że dzisiaj była ta temperatura, w sensie takim, że było, że okej, było ciepło, ale padało. I ja miałam takie, w którymś momencie aż mi się tak śmiać zaczęło, bo to zaczęło się jeszcze bursztynów szukać, coś tam, nie? Ja herbatę piłam i wiecie, tak się w którymś momencie zorientowałam, że generalnie to jeszcze pewnie parę tygodni temu byśmy po prostu uciekali od razu do domu, tak to wiecie, mokrzy, byliśmy cały mokrzy, no bo wyszliśmy z wody, wysuszyliśmy się, ale padał deszcz, więc zaraz byliśmy z powrotem mokrzy. I za bardzo nam nawet zimno nie było, nie? Tak. W sensie takim, że gdyby nie to, że było to po prostu trochę dyskomfortowe to, że pada, nie? To moglibyśmy tam po prostu siedzieć. To jest coś niesamowitego, co morsowanie daje. Ale jeszcze chciałam do jednego wątku nawiązać, bo nawet ci to opowiadałam dzisiaj, że ja ostatnio dużo z ludźmi rozmawiam o wytrwałości, i o tym jakby co w tej wytrwałości, co nas blokuje, nie? Że czasem jest tak, że my się podejmujemy tego działania, jakiegoś tam, na którym nam zależy, tak jak my tego morsowania, a później mija czas, no i nam to zaczyna jakby, i coś się dzieje, nie? U nas się wydarzył w zeszłym tygodniu orkan Nadia, który nas powstrzymał w zeszłym tygodniu od pójścia, bo było po prostu niebezpiecznie, bo wiało tak, że się baliśmy się po prostu wejść do wody. No, mało drzewa wzdłuż tutaj wybrzeża i jest mnóstwo drzew powalonych. One są w tej chwili wycinane przez odpowiednie służby. Tak. Także to... Tak, tak. No ja wiem, że jakby chodzili ludzie nad morze, ale było niebezpiecznie, wiało i to nie były warunki do morsowania. Tak, jakby tak postanowiliśmy, że to nie jest według taki... Nas. Tak, jakby, że dla nas to nie jest komfortowe, nie będziemy się czuli bezpiecznie i to jakby... Tak, no i no ale co jest istotne, więc wydarzyło się coś, nie? Często tak jest w życiu, że my się odważamy coś zrobić, później wytrwamy jakiś czas, a później dzieje się życie, nie? Na przykład przychodzi orkan Nadia albo cokolwiek innego i przestajemy, nie? Tak jak my nie poszliśmy na to morsowanie. I dzisiaj sobie tak trochę rozmawialiśmy o tym, że właśnie nie jest problemem to, że my raz na przykład nie pójdziemy, nie? Problemem jest to, że my ten kolejny raz nie pójdziemy, nie? Bo to jest tak, że później człowiek myśli, dobra, i nam się dzisiaj też bardzo nie chciało, bardzo. Nie? Bardzo byliśmy tacy w ogóle, że o Jezu, to jest zimno, nie chcemy tam iść, to jest takie straszne i w ogóle. Tylko, że ryzyko jest takie, że jakbyśmy dzisiaj nie poszli, to za tydzień też byśmy nie poszli. Tak. I pewnie później za tydzień byśmy też znowu nie poszli, nie? Że to jest taka rzecz, którą warto sobie pamiętać, że okej, nam się może zdarzyć to, no bo tak się czasem w życiu dzieje, że jakby z jakiegoś powodu tą naszą aktywność jakoś porzucamy, ale to, żeby tam wrócić, nie? Żeby się jeszcze bardziej, no bo to ja mam przy mnie taką tendencję, nie? Że raz nie zrobiłam, to jestem beznadziejna i już teraz nie pójdę dalej i po to i tak nic nie zmieni, a w ogóle to wcale nie było takie fajne, nie? Ale właśnie, żeby wrócić, żeby po prostu jakby kontynuować mimo tego, że nie zrobiliśmy, nie wiem, na 100% nie poszliśmy w każdym tygodniu, nie? Jakoś tak mi się to składa, nie? No w ogóle to chodzenie co tydzień powodowało, że myśmy się oswajali z temperaturą, z warunkami i z tygodnia na tydzień, bo było z tygodnia na tydzień zimniej, tak. Ta temperatura wody spadała, no to mieliśmy szansę się tydzień w tydzień do tego odpowiednio przygotować. Jak w końcu ta woda miała tam 2,5 stopnia i na zewnątrz była temperatura ujemna, no to nie robiło nam to aż takiej dużej różnicy nie robiło nam to takiego dużego dyskomfortu. A dzisiaj jak wchodziliśmy, byliśmy ostatnio 2 tygodnie temu, no to odczucie tego zimna wody, samej wody, mówię o wodzie, no było takie,
mocne, takie dojmujące. Nie jakieś przeraźliwe, ale faktycznie, jak wchodziliśmy, no to już cały, na początku ta cała skóra była taka, już prawie że szczypało. No, no. I wytrzymanie tam tych 3-4 minut, bo dwa razy wchodzimy tak, tam po 3-4 minuty, z krótką przerwą jeszcze na kolejną rozgrzewkę, no to faktycznie już czuliśmy, że tego jednego weekendu brakowało. Dokładnie. No dobra, to będziemy powoli podsumowywać. Co byś powiedział z własnej perspektywy ludziom, którzy się zastanawiają? Bo teraz to ja bym pewnie nie radziła, żeby tak w lutym, nie? Na pierwszy raz wchodzić, bo to można się wyczepać naprawdę. Nie znam się, ale się wypowiem, ale tak jakby na bazie tych naszych doświadczeń. No ale zaraz będzie marzec, będzie już trochę cieplej, to też jest dobry moment na to, żeby sobie pójść zaeksperymentować. Nie? Co byś poradził ludziom, którzy się jeszcze zastanawiają, a chcieliby, a boją się i co im, no to, co byś podpowiedział? Jakby to, co chcę powiedzieć, to podzieliłbym na dwa osobne jakby segmenty. Mhm. Pierwsze, dlaczego warto? No warto według mnie, bo to mówię na podstawie swoich odczuć i przeżyć, i też tego, o czym rozmawiamy w kontekście morsowania, to na pewno to, że morsowanie wpływa fizycznie na nasze funkcjonowanie. U mnie na pewno wpłynęło na poprawę odporności. Nie byłem, odkąd morsuję, nie byłem chory, nie byłem przeziębiony. Mało tego, jak nie wiem, są jakieś stłuczenia, miałem jakieś stłuczenia, czy jakieś, nie wiem, coś na przykład miałem problem z kolanem, to faktycznie to morsowanie było też taką formą odnowy. Taka trochę mini krioterapia. I faktycznie to też poprawiało mój stan fizyczny. Do tego faktyczne odczucie, że ma się większą tolerancję na niższą temperaturę. Na chłód, na niższą temperaturę. I to mówię tak, takie ja mam doświadczenia, więc mówię, jak to wygląda. Drugi ten segment, o którym chciałem powiedzieć, to to, żeby sobie poczytać na ten temat na pewno. Jakąś taką, pozyskać taką gruntowną wiedzę. Z punktu medycznego, jak wygląda ten wpływ tej zimnej, chłodnej, tych chłodnych, zimnych kąpieli na organizm. Żeby się przekonać. To po pierwsze, żeby samemu się przekonać. Po drugie, to faktycznie nie wchodzić nagle, jak jest już zimno, bardzo zimno, to jest środek zimy i są ujemne temperatury i woda jest bardzo zimna, tylko się systematycznie tego przygotować, czyli zacząć wcześniej. Tak jak my, nie wiem, październik, może połowa września, komuś będzie bardziej odpowiadała. I później już ta wytrwałość, o której mówisz, czyli systematyka. Taka systematyka, to tak może być... Rutyna, nie? To może być... My chodziliśmy co weekend. Tak. Czasami ktoś jeszcze wchodzi w środku tygodnia. Więc można sobie to podzielić, ale tak, żeby utrzymać systematykę, żeby przyzwyczajać swój organizm do tych zmian. I myślę, że to jest dobra droga, dobry pomysł. I moim zdaniem trzeba słuchać samego siebie, w sensie ciała i organizmu, jak wchodzimy do tej zimnej wody, żeby też nie przytrafiło nam się przeginanie w którąś ze stron. W sensie, żeby nie być zbyt długo na przykład, jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani. Są ludzie, którzy wchodzą i siedzą tam 15-20 minut w tej wodzie, no ale być może oni morsują już ileś lat, mają zupełnie inaczej, mają zupełnie inne przyzwyczajenie. Natomiast no bywało, że jak wyszliśmy po 3-4 minutach, dwa razy byliśmy po 3-4 minuty, tak jak wychodziliśmy, to długo dochodziliśmy do siebie. Tak, nie? Tak. Najdłużej to chyba 4,5 minuty do tej pory na raz byliśmy, jak było tak już faktycznie bardzo zimno i naprawdę byliśmy... Dwa razy było tak, że nas tam wyczepało całkiem konkretnie, więc gdybyśmy pewnie tam byli minutę dłużej, to nie wiem. Byśmy dłużej pewnie do siebie dochodzili. Ja też mam taką myśl jeszcze, dodając do tego, co ty mówisz, że
że jeżeli kogoś to ciekawi, bo oczywiście teraz jest sezon morsowy i mnóstwo ludzi wrzuca zdjęcia, nie, na Facebooka, my też oczywiście spamujemy co tydzień i tak, to zachęcam do tego, żeby spróbować, nie? To znaczy się, że może, okej, okay, może nie w tej chwili, ale na przykład powiedzieć sobie, dobra, to na przykład pod koniec marca sobie raz wejdę i zobaczę, czy tam dwa razy, czy tam trzy razy tam na przykład, bo chyba do kwietnia się, nie? Jakoś tak do końca kwietnia się morsuje, z tego co kojarzę. No zobaczymy też, jakie temperatury będą na zewnątrz, nie? Ale jak te temperatury już się zaczną troszeczkę podnosić, że to już nie będzie 2 stopnie, ale na przykład znowu 7, nie? W tej wodzie, to żeby sobie jednak spróbować, nie? Żeby nie zostawić z taką myślą, że chciałabym, a boję się i w końcu nie pójdę, tylko nawet raz pójść i zobaczyć i doświadczyć tego na sobie i wtedy sobie zdecydować, czy to jest dla ciebie, czy to nie jest dla ciebie, nie? Jeszcze myślę, że też taka istotna rzecz, że poza tym, że przeczytamy sobie, jak wpływają te zimne kąpiele na organizm, to warto też sobie poczytać albo pooglądać, bo w internecie, w YouTubie jest sporo tego typu filmików. Jak się tego przygotować? W sensie, bo chodzi mi o to, co sobie wziąć na tą plażę czy na to jezioro ze sobą, nie? Tak. Tam, mówiąc tam rękawiczki, czapka, to zależy. Wiesz, ciepły napój, jakiś koc do okrycia, nie wiem, koc, coś ciepłego, żeby się szybko ubrać. Żeby mieć na czym te rzeczy położyć, żeby się wytrzeć, ręcznik i tak dalej, i tak dalej. To warto też zadbać o to, żeby sobie to wszystko przygotować. Tak. Nie? Tak. Żeby później było, o kurczę, zapomniałem, nie? I co teraz? Tak, tak, tak. No bo myślę sobie, że o ile tam jak rękawiczki, to jeszcze jest jakoś do przeżycia. No dobra, to teraz dla nas jest do przeżycia, nie? Na początku pewnie by nie było. No ale na przykład jak jest zimno, to bez butów neoprenowych to nie, nie? W sensie jakby ja bym się jeszcze w tej chwili nie odważyła, chociaż są tacy ludzie, którzy też wchodzą, nie? To też po latach, oczywiście. Nie? No dobra, czy coś byśmy jeszcze powiedzieli, dodali? Do tego odważania się, albo do tej wytrwałości w temacie morsowania? Warto popróbować. Wiesz co powiedziała, bo ty trochę o tym powiedziałeś, a ja jakoś mi to jeszcze teraz zarezonowało, że to jest też tak, że w którymś momencie się, nie wiem, tak po 3 chyba, czy 4 tygodniach, ja to się już tak przyzwyczaiłam, że już czekałam na tą niedzielę, nie? I po prostu czekam na niedzielę, bo się niedziela będzie można iść morsować, nie? No tak. I też, żeby sobie dać po prostu jakby taką, wiecie, frajdę, zabawę z tego, nie? Czy to robimy w grupie, czy to robimy z kimś, jakimś pojedynczo, w sensie jakby z jedną osobą, czy tam z dwiema, to żeby się po prostu tym bawić i sobie poeksperymentować, nie? I tak to. Jak najbardziej. No to tak, jeszcze chciałam. Jakbyś tak miał jednym zdaniem powiedzieć, czego cię morsowanie nauczyło o odwadze. Ha, cię wzięłam teraz, nie? To może tak. Pomimo tego, że głowa i ciało mówią na pewnym etapie, mówią nie, to warto spróbować. To na pewno. I drugi taki element, jak już spróbowaliśmy i doświadczyliśmy, to warto sobie to kultywować, warto sobie to wytrwale powtarzać, trenować. Nawet jak przyjdzie taki dzień, że nam się nie chce. To aż szczególnie, jak przyjdzie taki dzień, że oj, nie chce mi się, jednak bardzo zimno, pada deszcz, ojej, wieje, to tym większa satysfakcja, jak sobie z tym poradzimy i pójdziemy. Jasne. Znowu chciałam powiedzieć, że moim morsem dzisiaj był mój ulubiony mąż na świecie, mój ulubiony mors na świecie, Piotrek Szablicki. Ja się nazywam Agnieszka Szablicka, a to był kolejny odcinek podcastu i też wideo z odwagą w działanie. Dzięki wam serdeczne, do usłyszenia w kolejnym. Cześć. Jeśli ten odcinek może komuś pomóc albo kogoś zainspirować, przekaż go proszę dalej. Jeśli chcesz obserwować moje działania, znajdź mnie na Facebooku albo na Instagramie. Ja się nazywam Agnieszka Szablicka, a to jest podcast z odwagą w działanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.